Hey. Peace and love. Wiktor Ni, instytucje jako forma kapitału. Idea norm jako forma. W ogóle tak, bo wczoraj zaczęliśmy, tylko wczoraj żeśmy to, że tak powiem, szybko skończyli, bo był live, była licytacja u dobrodziejki dla Nadi, więc tam. O, hej, witaj, peace and love. Augustyn, jak miło Cię widzieć. Ja się dobrze trzymam. No, tak jak na mój wiek, nie? Czyli jeszcze żyję, jeszcze oddycham. Tak. Słuchajcie, czyli. Mówiliśmy o koncepcji ograniczonego wyboru, która jest rdzeniem paradygmatu do nowego instytucjonalizmu i o tym, jak instytucje określają granice uprawomacniania działania w stosunkach międzyludzkich. Czyli instytucje określają granice uprawomocnionego działania w sposób następujący, że reguły gry definiują strukturę, w której aktorzy mają swobodę wyboru ruchów strategicznych z wykorzystaniem elementów o konkretnych rolach oraz pozycjach statusowych. Czyli słuchajcie, i wczoraj mówiliśmy o tym, jak super, że jeszcze żyjesz, żyj nam 100 lat. Dzięki, dzięki. Dzięki. Może nawet mi się uda, wiesz? Jak będziesz dla mnie taka miła, to tak. W każdym razie, słuchajcie, czyli tak jak mówimy, instytucja, małżeństwo, instytucja taka jak przewód sądowy, czyli tak naprawdę rozprawa sądowa, instytucja taka jak powiedzmy instytucja kościoła. Kościół jako religijna acipitris. Hej, witaj, acipitris 2, witaj. Czyli wszelkiego rodzaju instytucje, one nam określają, to jest tak, jakbyśmy mieli bezkresną łąkę i nagle na tej łące właśnie nie zjadłem, moja wina, po live'ie chyba zjem czosnek, będę pamiętał. Na tej bezkresnej łące przybijamy paliki, grodzimy je sznurkami i mówimy, tutaj jest to. Czyli na przykład tutaj mamy kościół, tutaj mamy małżeństwo, tutaj mamy służbę wojskową, tutaj mamy coś tam i tu, o, tu mamy szkołę. Idziemy, najbardziej powszechna instytucja, jaka w ogóle istnieje, bo nie wszyscy są, biorą śluby, nie wszyscy chodzą do kościoła. Natomiast w dzisiejszym świecie większość, no w zasadzie wszyscy ludzie chodzą do szkoły. Wszyscy ludzie, którzy. Augustyniak, o widzisz. Słuchaj, a ja mam kolegę, który gra na gitarze, ale on już ma dziewczynę. No. Chociaż wiesz, to od przybytku głowa nie boli. A to taki trochę łobuz, no. Ale dobra. Jak widziałaś nasz live muzyczny, to właśnie jest taki jeden koleś, który nam przygrywa. My gramy na bębnach, a it's kind of crazy. Augustyniak, ty po angielsku? It's kind of crazy? Szkoła niszczy młody. O! We know, get no. Education, o, teacher, let the kids alone. Tak jest, zgadza się. I to śpiewał Roger Waters z zespołu Pink Floyd. Natomiast generalnie instytucje generalnie zawsze mają pewien wpływ pozytywny i wpływ negatywny. I akurat bardzo trudno byłoby zrobić tak, żeby instytucje miały wyłącznie zalety, więc dlatego na przykład instytucja szkoły daje nam wykształcenie, ale jednocześnie uczy nas. Grałeś może w Drodze bez powrotu? Nie grałem. W każdym bądź razie instytucje
na przykład instytucja szkoły, tak, daje nam formalne wykształcenie, takie jakie posiada w tej chwili każdy młody człowiek, czyli szkoła podstawowa Przemęczanki. Przemęczanki? Dobrze, oczywiście, Augustyniak. Pozdrawiam Przemęczanki. Wprawdzie nie wiem, czy to chodzi może o jakieś przemęczone dziewczęta, które, nie wiem, dźwigały wiadra z wodą i już nie są w stanie dalej tego ponieść. Nie, albo, nie wiem, pracowały przy żniwach może, nie wiem. Wilain, hej, witaj. W każdym razie, słuchajcie, czyli tak, szkoła, czyli tu jak nam napisał, instytucje definiowane jako sieci wzajemnie powiązanych reguł i norm rządzących relacjami społecznymi tworzą formalne i nieformalne ograniczenia. Słuchajcie, jak chodzimy do szkoły, to po prostu musimy być w szkole. Jeżeli mamy jakieś dni opuszczone, za moich czasów to jeszcze tam się dostało w pierdol od ojca albo coś tam takiego, albo od matki, albo generalnie za ucho. A jeszcze pamiętam, ja żyłem w takich czasach, że jak coś przeskrobałem, dyrektor kazał mi dać rękę i miał taką splatankę z takich kabli i po tej ręce mnie prał na tym. A, Przemęczanki to wieś. O, no to super, to pozdrawiam Przemęczanki. Czyli tam, kurde, musieli nieźle zapieprzać. Ta pańszczyzna to jednak ich, kurde, dała się we znaki. Słuchajcie, generalnie pańszczyzna się dała we znaki, więc wracając. Mamy zestaw reguł i w tej szkole, jeżeli na przykład nie będziemy chodzić do szkoły, to istnieją inne instytucje, które na przykład, jeżeli... Nauka, o kurczę, nie wiem, coś mi zaczyna rwać live'a. Przepraszam was, kurde, nie wiem, co się dzieje. Stowarzyszenie KWW. A, no to koło gospodyń wiejskich Przemęczanki, super. Bardzo, bardzo serdecznie. Kurde, no przepraszam, nie wiem, co się dzieje. Kupiłem dobry internet, powiedzieli, że mają dobry maszt, a okazuje się, że to 4G i to 5G to... przesada, bo po prostu tak naprawdę to nawet nie są w stanie zapewnić internetu. Czyli słuchajcie, te instytucje są skoordynowane, czyli jeżeli, pamiętajmy, wiadomo, że dzieci idą do szkoły od 8 na przykład do 16 i w tym czasie mniej więcej odbywa się praca zawodowa rodziców. Czyli tak naprawdę tak w godzinach porannych do wczesnego popołudnia cała aktywność ludzi i młodych, i starych koncentruje się na tych codziennych obowiązkach, czyli rodzice idą do pracy, dzieci idą do szkoły, młodsze dzieci do przedszkola i tak dalej. Czyli tak naprawdę mamy skoordynowany system, który służy temu, że te instytucje wzajemnie się uzupełniają. Czyli pamiętajmy, bo na przykład bardzo popularne, wiem, przepraszam was za słaby internet. Kurde, będę w poniedziałek pójdę do Orange'a i powiem im, że są... Nie, zaraz, co ja mówię do Orange'a, do T-Mobile'a. Z tym, że dzwoniła do mnie pani z Orange'a i chciała mi zaoferować sam tylko internet za 20 zł miesięcznie. I chyba się na to zgodzę, bo kurczę, no ten od T-Mobile'a jakoś tak coś tu kiepsko działa. A nieważne, czyli słuchajcie, czyli tutaj mamy tak, że dzięki temu, że mamy zorganizowany system szkolny, mamy zorganizowany system przedszkoli i system pracy zawodowej, który jest najczęściej, jeżeli jest to w takich zawodach, że tak powiem, które nie wymagają trójzmianowej, czyli ruchu ciągłego, to najczęściej się albo od 6 do 2, albo ewentualnie od 9 do 5, ale generalnie te 8 godzin pracy wypada mniej więcej w tym samym czasie. Hej, witam, nitrous oxide, oxide. Niestety większość dzieci raczej odrzuci edukację, bo to jest uciążliwa, żmudna, monotonna praca. Natomiast no, odrzucając tą edukację, nie wiem, Konrad, przepraszam, no kurczę, nie wiem dlaczego.
Dobra, ale słuchajcie, czyli tak, bo mówimy tutaj akurat o szkole, jako systemie, jako instytucji. To samo mówiliśmy wczoraj o małżeństwie jako instytucji. Czyli mamy pewne właśnie, co bym chciał cofnąć się w te czasy, kiedy chodziłem do szkoły. Czy mówił Pan o kapitale zgodnie z teorią Bourdieu? To znaczy kapitał, ale kapitały, instytucje jako forma kapitału, bo pamiętajmy tak, kapitał jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, to, że, o widzisz właśnie Augustyniak, szkoła jest, zgadza się, poniekąd się z tym zgodzę, tylko pamiętaj, że szkoła jest miejscem, gdzie my nabieramy kapitału kulturowego. To, co my się tam, to, co my dostajemy w szkole, to jest kapitał kulturowy, czyli wiemy, jak działa prąd, wiemy, jak działa, dajmy na to, statek kosmiczny, wiemy, w jaki sposób działa radioteleskop, ale wiemy też, jak się pisze książkę, wiemy, kto pisał książki, jakie były teorie socjologiczne, jakie były teorie filozoficzne, jakie są w ogóle, jakby to powiedzieć, co można, o właśnie, co można opisać za pomocą matematyki. My się tego dowiadujemy w szkole, ale kurczę, wiecie co, no nie wiem, on mi mówi, że tak, ale powiem szczerze, Konradzie, możliwe, że będziemy omawiać teorię Bourdieu, chociaż powiem szczerze, mam tyle książek, bo teraz zrobiłem taki trochę remament, że mówiąc szczerze, jakbym chciał z wami je przeczytać, musielibyśmy z 200-300 lat sobie zarezerwować, bo widzicie, 3 miesiące chyba tą książkę czytamy razem. No. Tak, jakoś tak wychodzi, że około 3 miesięcy. Dobra. Słuchajcie. Instytucja współczesnego małżeństwa obejmuje normy społeczne rządzące zachowaniami seksualnymi, monogamia, wychowaniem potomstwa, współodpowiedzialność, prawami własności, równe, konfliktem, rozpadem oraz w przypadku rozwodu, opieką nad dziećmi. Czyli normy nieformalne są monitorowane przez członków rodziny, krewnych, przyjaciół i znajomych. Tak. A normy prawne podlegają formalnej kontroli ze strony państwa. Tylko User 9235, hej, peace and love, miło Ci widzieć. Słuchajcie, tylko problem polega na tym, że właśnie tak jak on tu napisał, normy te nieformalne podlegają kontroli ze strony tak zwanej szerokiej rodziny, czyli braci, rodziców. Natomiast istnieje taka tendencja we współczesnym świecie, że ta młoda rodzina, ona stara się być unitarna, czyli tak naprawdę oni chcą, żeby nikt im się nie wcinał w ich pożycie. I niestety w takich związkach najczęściej dochodzi do tego, że kobieta, jako osoba słabsza, no, pada ofiarą wszelkiego rodzaju wynaturzeń, zdegenerowania się mężczyzny, który w tym związku może sobie na więcej pozwolić z tego powodu, że nie ma nad nim kontroli, bo w klasycznych rodzinach istniała kontrola szwagrów, teścia i tak dalej. Natomiast jeżeli kobieta i mężczyzna są gdzieś sami jeszcze, na przykład wyjadą do innego miasta czy wyjadą za granicę, to te związki, oczywiście, bardzo często w większości przypadków są bardzo dobre, udane. Natomiast dużo, dużo łatwiej jest mężczyźnie, albo czasami patologicznej, bardzo patologicznej kobiecie, doprowadzić do sytuacji, w której to się stanie takim związkiem bardzo, bardzo zaburzonym. I na przykład bardzo często mówi się o narcyzmie i tak dalej. Tylko pamiętajmy, o, witaj, Pieronie Jaśniasty, miło Cię widzieć. Więc tak jak mówię, mimo że te związki, bo słuchajcie, bo mówiąc szczerze, kontrola społeczna jako taka, ona może być wynaturzona, jak we współczesnych Chinach. I pamiętajmy, bo są rzeczy, które są, jakby to powiedzieć, są rzeczy, które są
tradycyjnie, posłuchajcie, tak jak mówiłem wam, 5 milionów lat żyliśmy w tym małym, w małej grupie społecznej, tam do 30, no maksymalnie 50 osób, no bo tyle mogło, mogło żyć na tym, w jakimś tam obszarze, tam jakaś gdzieś dalej inna spokrewniona grupa żyła, ale tak naprawdę żyliśmy w tym, to znaczy my, ja zawsze tak mówię, że my jako gatunek, nie, że mnie tam nie było, żyliśmy w tych małych grupach i tam kontrola społeczna była absolutna, totalna, permanentna, bo tam nie dało się nie mieć kontroli społecznej. Przez 5 milionów lat myśmy patrzyli jeden na drugiego, bo pamiętajmy, że w każdej chwili ktoś mógł zostać porwany przez lwa, zaatakowany przez wilki, spaść w wąwóz, czyli myśmy musieli kontrolować się nawzajem, ale równocześnie musieliśmy sprawdzać, czy ktoś z naszych współbraci w tej małej grupie nie zaczyna się zachowywać w sposób zagrażający istnieniu, bo pamiętajmy, wszelkiego rodzaju patologie w tamtych czasach były bardzo szybko likwidowane. Po prostu, gdyby powiedzmy jakaś grupa zaczęła nadmiernie nadużywać alkoholu, po prostu bardzo szybko by jej nie było, bo lwy, wilki, inne wrogie plemiona by bardzo szybko załatwiły sprawę. W tej chwili my żyjemy w środowisku, tak jak mówię, od ostatnich, w ciągu 20 tysięcy ostatnich lat, my żyjemy w środowisku coraz bardziej sztucznym. Chociaż oczywiście pamiętajmy, że w tamtych czasach, kiedy mamy te 5 milionów lat, to już samo na przykład przejęcie kontroli nad ogniem, to już był skok cywilizacyjny niesamowity, bo my z tego pułapu, gdzie byliśmy gdzieś powiedzmy na środku drabiny, byliśmy jako społeczeństwo dążyć z powrotem do kolektywizmu, to znaczy, wiesz co, nie do kolektywizmu, bo to bardzo słowo, które się zdegenerowało z powodu użycia go przez Lenina, przez Marksa, natomiast powinniśmy dążyć do odtwarzania małych grup społecznych, bo tylko w małych grupach społecznych, ja wam to tłumaczyłem na zasadzie, to znaczy na wzorcu mazurowskim i na koncepcji Niklasa Luhmanna mediów komunikacji, tylko w małej grupie społecznej jesteśmy zdolni posługiwać się medium prawdy i medium miłości. W dużych grupach społecznych, czyli tak od 150 powyżej, to powiedzmy 1000, 2000, 5000, 100 tysięcy, milion, tam w takich grupach nie ma możliwości używać medium prawdy, nie ma możliwości używać medium miłości, bo one się rozpraszają. To tak jak, nie wiem, prąd podłączony do bagna. On się rozproszy, bo będzie wszędzie, a jednocześnie nie będzie nigdzie. Ogień 100 tysięcy lat temu, mniej więcej. Znaczy są różne, bo sam ogień to nie tylko proces, to nie tylko używanie ognia, bo pamiętajmy, że najpierw zaczęliśmy używać ognia, który powstawał w sposób naturalny i myśmy go tylko jakoś tam przetrzymywali i podtrzymywali. Kropotkin o tym pisał, tylko że Kropotkin niestety, znaczy słuchajcie, właśnie to jest problem, bo co innego postawić diagnozę, znaczy nie, przepraszam, co innego opisać stan rzeczy i Marx, i Kropotkin, i wszyscy właśnie XIX-wieczni myśliciele pięknie opisali neotrybalizmem. Tak, tylko że pamiętaj, to jest trochę za mało. Neotrybalizm to jest, słuchajcie, dla mnie najbardziej, że tak powiem, zresztą ja o tym wam mówię od zawsze praktycznie, najbardziej optymalną formą jest kooperatywa, czyli spółdzielnia. Tylko że pamiętajmy, że spółdzielczość została zdegenerowana i przez komunistów, absolutnie zdegenerowana, to co oni zrobili ze spółdzielczością po II wojnie światowej,
Hej, Lizardo, 1511, peace and love, witaj, hej. I to, co oni zrobili ze spółdzielczością, to było straszne, ale i tak spółdzielczość w porównaniu z firmami socjalistycznymi, to spółdzielczość wygrywała na głowę. I tak naprawdę budownictwo mieszkaniowe w czasach komuny tylko dlatego było tak bardzo, tak pięknie się rozwijało, że było spółdzielcze. Właśnie nie było państwowych firm, które budowały, tylko to wszystko były spółdzielnie. Tam była cała masa machlojek, cała masa nadużyć, ale nawet te spółdzielcze machlojki i nadużycia były bardziej efektywnie, mimo tych nadużyć i machlojek, spółdzielnie funkcjonowały niż firmy socjalistyczne. I podobnie byłoby, prawdopodobnie byłoby też tak w spółdzielniach, gdybyśmy je zaczęli tworzyć teraz, byłyby lepsze niż kapitalistyczne, tylko że okazuje się, że spółdzielczość została również zdegenerowana przez współczesne, jakby to powiedzieć, koncepcje właśnie te takie biurokratyczne, zbiurokratyzowane, bo tak jak wam tłumaczyłem, biurokracja posługuje się gramatyką liniową, a my, żeby stworzyć prawdziwą spółdzielnię, musimy użyć gramatyki kontekstowej. A o różnicy między gramatyką kontekstową a liniową mówiłem wam, bo to w ogóle pochodzi od Noacha Chomskiego, który właśnie i Kropotkin pięknie pisał, tylko miał. To było zbyt, jakby to powiedzieć, to było XIX-wieczne. Natomiast współcześnie mamy, jeśli idzie o anarchizm, możemy się posłużyć Abramowskim, mimo że to też jest ponad 100 lat temu, ale jednak jest to człowiek, który już był, jakby to powiedzieć, zakotwiczony w XX wieku. Bo pamiętajmy, że te koncepcje anarchistyczne, XIX-wieczne, w jakiś tam sposób nawiązywały do darwinizmu społecznego. A pamiętajmy, że darwinizm społeczny nie opisywał rzeczywistości takiej, jaka jest w naturze, tylko opisywał pewien wynaturzony sposób oglądu tejże rzeczywistości, bo w naturze nie ma tak, że wszyscy wszystkich zabijają. Moment, kiedy ktoś kogoś zabija, to jest może 1% całej aktywności natury. Bo oczywiście to jest sposób na to, żeby podtrzymywać proces życia i śmierci, nie? Żeby go kontynuować. Więc silniejsze, albo sprytniejsze, albo w ogóle jakieś takie mające lepszy dostęp do zasobów zwierzęta będą pożerać te, które już są słabe, stare. Natomiast to nie tak wygląda rzeczywisty proces życiowy. Proces życiowy głównie polega na kooperacji, kooperacji roślin ze zwierzętami, kooperacji pewnych zwierząt między sobą, kooperacji na przykład roślin z grzybami i tak dalej. Czyli tak naprawdę 99% tej aktywności biologicznej w przyrodzie to jest współpraca. Tak, dokładnie. A walka to jest, tak jak wam powiedziałem, 1%, to jest ten procent, który i tak, bo te zwierzęta, które już są stare i słabe, i tak one padną, i jeżeli nie zje ich drapieżnik, to zjedzą je bakterie. Więc to jest pewien. Tylko pamiętajmy, tak jak mówię, to jest natura, natomiast ja wam proponuję to na każdym moim live'ie i na wszystkich moich filmikach wam proponuję. Nie jestem na rybach. Jestem sobie w domu. Zresztą powiem szczerze, w życiu to złapałem może trzy ryby i takie były maksymalnie. Natomiast widziałem, jak inni łapali ryby większe. No, tak samo w życiu, jak mam 60 lat, to możliwe, że znalazłem koszyk grzybów, a 3/4 z tego koszyka to były jakieś trujaki, więc
No, nie jestem, nie nadaję się do tego. Dobra. Słuchajcie. Czyli, ale dobra, wracając, czyli tak jak wam mówię, my możemy, że tak powiem, myśleć o przeszłości, porównywać się z tym, co się wydarzyło w przeszłości, ale dużo ważniejsze jest dla nas też to, żeby ukierunkować nasze działania na przyszłość, nie na przeszłość. Pamiętajmy, bo w tej chwili na przykład w Polsce mamy bardzo duży projekt zbrojenia się, czyli kupujemy helikoptery, kupujemy czołgi, kupujemy te no, wyrzutnie rakiet, HIMARS i tak dalej. Tylko pamiętajmy i na przykład niektórzy sobie myślą, że to jest pozytywne, ale pamiętajmy, że to jest powrót do przeszłości, w której chcemy w której działamy agresywnie, działamy atakując innych ludzi. Oczywiście ja absolutnie nie neguję, że to Rosja rozpoczęła tą wojnę. Natomiast Rosja rozpoczęła tą wojnę, ponieważ no, oni, pamiętajmy, idee pacyfistyczne są stosunkowo młode. One pochodzą z XIX wieku. Tak naprawdę na największą skalę rozpowszechniły się w latach 60. XX wieku, ale one ciągle są pewną koncepcją, która wymaga całej masy dopracowań, która musi zostać osadzona w rzeczywistości realnej. Stąd na przykład mamy bardzo dużą popularność takich myślicieli, tak zwanych geopolityków. Więc oni myślą na przykład o tym, z kim warto wejść w sojusz, żeby móc przeciwstawić się atakowi innej strony. Tylko pamiętajmy, jeżeli my w ten sposób myślimy na temat rzeczywistości, to my wchodzimy w teorię gier. A pamiętajmy, że teoria gier działa wyłącznie według koncepcji Luhmanna, działa wyłącznie przez medium władzy, prawa, pieniądza i piękna. Bo w tych czterech mediach my możemy zastosować jakąś grę, możemy włączyć jakieś reguły, możemy znaleźć wygranego, przegranego. Kiedy włączamy medium prawdy, teoria gier się załamuje, bo każda gra ma swoją ważność tylko wtedy, kiedy nie mamy dostępu do pełnej wiedzy na temat rzeczywistości. Jeżeli otrzymujemy pełną wiedzę, to wszelkiego rodzaju gry stają się no, nieważne, po prostu nie ma powodu, nie ma, bo pamiętajmy, gra to jest wyrównywanie pewnych potencjałów. Ktoś tą grę wygra, ktoś tą grę przegra. Jeżeli włączymy medium prawdy, nie będzie wygranego, przegranego. Możemy sobie nawet grać, to tak jakbyśmy na przykład zaczęli grać w pokera, ale bez pieniędzy. W ogóle ta gra traci sens. Więc podobnie gra w szachy. Owszem, ona zakłada to, że nasz przeciwnik stworzył sobie pewną strategię i my stworzyliśmy sobie pewną strategię. Natomiast jeżeli my, pamiętajmy, my, jeżeli mamy tą swoją strategię, my ją trzymamy w tajemnicy. Jeżeli medium prawdy włączymy, to tajemnice przestaną obowiązywać. I tak naprawdę będziemy musieli opowiadać, jakie mamy pomysły. I wtedy nie będzie możliwości wygrania lub przegrania, natomiast będzie możliwość udoskonalania pewnych algorytmów szachowych, na przykład. Czyli gra w szachy straci swoją pierwotną funkcję, ale zyska dużo lepszą funkcję, bo pamiętajmy, że w tej chwili gra w szachy już przestała być dla nas czymkolwiek atrakcyjnym od czasu, kiedy algorytmy mogą z nami grać i bardzo łatwo z nami wygrywać.
zrezygnujemy z utrzymywania w tajemnicy strategii naszych przyszłych ruchów, to wtedy my możemy zamiast gry, możemy podjąć współpracę i udoskonalać strategię. Ale to jest koncepcja, która jest nie do przyjęcia dla współczesnych polityków, ponieważ oni tylko dlatego, że właśnie te strategie są utrzymywane w tajemnicy, tylko dlatego oni mają w ogóle ten swój zawód, są politykami. Bo gdybyśmy, tak jak powiedziałem, włączyli medium prawdy, to a w dodatku posiadając współczesne narzędzia komunikacyjne, jakie mamy i jakie już niedługo będziemy mieć coraz lepsze, kolejne, więc mając coś takiego, jesteśmy w stanie zamiast właśnie grać w gry, możemy zająć się współpracą w tworzeniu czegoś, co stanie się naprawdę wielkim, ważnym przedsięwzięciem, które nas na przykład może doprowadzić do stworzenia zaawansowanej cywilizacji kosmicznej. Cycu 177. Widzisz, o właśnie, bo ty masz taki pomysł, żeby doprowadzić do rewolucji. A ja, taki jest twój cel. A mój cel jest stworzyć zaawansowaną cywilizację kosmiczną. Więc prowadzenie do rewolucji niesie z sobą ryzyko unicestwienia ludzkości. Natomiast współpraca i usunięcie klasy politycznej, ale w wyniku procesu, właśnie w procesu włączania medium prawdy i medium miłości, bo najwyższym medium komunikacyjnym, o którym pisze Niklas Luhmann, jest medium miłości. I pamiętajmy, Luhmann, mimo że jest, że przepraszam, był, bo to oczywiście, chociaż powiem wam, dla mnie Luhmann i Kosecki i Mazur, to oni ciągle żyją. Ja w zasadzie z nimi rozmawiam i niestety pieron jasny. O widzisz, pieronie jasny i tu się mylisz właśnie. To znaczy tak, do rewolucji potrzebny jest dowódca, zgadza się. I tu macie rację obaj, Cycu i pieron jasny. Natomiast ja wam proponuję stworzenie zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, która osiągnie poziom zaawansowania technologicznego równy możliwościom takiego bytu, którego w taki prymitywny sposób możemy nazwać, no, będzie posiadała wszechmoc i wszechwiedzę, czyli słuchajcie, bo oczywiście możemy obalić kapitalistyczną maszynę, zanim pożre nas, pożre sama siebie, ale, bo ja też kiedyś za tym byłem, zwłaszcza jak czytywałem Marksa, natomiast pieron jasny, no widzisz, i ja, widzisz, ja muszę tobie powiedzieć tak, masz rację, to utopia. Tylko pamiętaj, że w języku polskim mówi się utopia i to słowo ma charakter pejoratywny. Natomiast pamiętaj, nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, bo ty wyglądasz na człowieka koło 40. Natomiast ja już mam 60 i ja kiedyś szedłem z moim kumplem ze szkoły podstawowej i mówiłem do niego tak. Chciałbym mieć w kieszeni telefon, zadzwonić do mamy, czy już obiad gotowy. A on mi powiedział, ty jesteś głupi, to się nigdy nie stanie. Pieroń jasny. Więc to były lata 70. I ja mówiąc do mojego kolegi o tym, że chcę mieć telefon, mówiłem pewne roszczenie dotyczące utopii. Tak, tak mówiłem. No i co? I teraz mamy 2022. Ja nie dość, że mam ten telefon i mogę sobie no niestety do mamy już nie zadzwonię w żaden sposób. Natomiast mogę nie tylko zadzwonić do kogo zechcę, kto może odebrać, ale mogę na przykład też prowadzić live'a na TikToku. Gdybym powiedział mojemu koledze jeszcze wtedy, idąc tą drogą ze szkoły i powiedziałbym mu, słuchaj, tak mi przyszło do głowy, że kiedyś będę robił live'y na TikToku, to on by popatrzył na mnie jak na kompletnego szaleńca. Natomiast w tej chwili mamy zrealizowaną utopię, więc to, że ja wam mówię o tym, że
No właśnie, miło Cię widzieć, Tomaszu, tak. Ja jestem Leszek. I słuchaj, i w związku z tym, jeżeli na przykład ja, a nawet 2023, no tak, a coś tam powiedziałem pewnie. W każdym razie, słuchajcie, to, że mówimy o utopiach, to jest bardzo dobre, bo pamiętajmy, że na przykład ci burżuazyjni spiskowcy, tam powiedzmy w 1788 roku, którzy myśleli o tym, żeby pozbyć się króla z Francji, żeby się pozbyć króla, to byli utopiści. Pamiętajmy o tym. To byli utopiści. I rok później oni przeszli z pozycji utopii, czyli z pewnego rodzaju wymarzonego środowiska, które sobie tam uklepali ze swoich marzeń i ze swoich. Tylko pamiętajmy, że zrobili, no co zrobili? Wojny doprowadzili to znaczy do przewrotu, do rewolucji, ale doprowadzili do krwawej masakry i tak, nawet 2023 to akurat teraz rok. Zgadza się, dokładnie. Aha, bo ja się pewnie pomyliłem. No tak, dobra, już mówiłem. Dobra, czyli słuchajcie, czyli tak jak mówię, tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju koncepcją. Ale słuchajcie, my tak naprawdę co mamy do zrobienia? Bo to, co powiedzieliście, zrobić rewolucję, tylko pamiętajmy, rewolucja niszczy wszelkiego rodzaju instytucje. Dlatego, tak, dokładnie. Dlatego, jeżeli my zamiast, bo pamiętajmy, że i rewolucja jest utopią, i budowa zaawansowanego systemu społecznego, który będzie lepszy niż ten. Na przykład, w którym nie będzie sędziów, którzy wydają wyroki, tylko to my, jako ludzie, będziemy sami oceniać własne postępowanie, sami oceniać, oczywiście nie, że sami sobie będziemy, tylko mówię, że jeżeli zmienimy ten system, w którym jakiś facet, który ma na szyi łańcuch, może powiedzieć, że to było tak, a tam to było tak. Słuchajcie, pamiętajmy, że system prawny jest właśnie tutaj, to jest pewnego rodzaju instytucją. System prawny jest instytucją i jest pewną formą kapitału, pieron jasny. To akurat to, co napisałeś, to jest największe kłamstwo, jakim się posługują właśnie ludzie, nie, różni ludzie, ale natura ludzka pozostanie taka, jaką jest. Słuchaj, nie ma we wszechświecie, w całym wszechświecie nie ma niczego bardziej elastycznego niż natura ludzka. Nie ma nic bardziej elastycznego. Natura psa pozostanie dokładnie taka sama. Za milion lat ten pies będzie taki sam jak teraz. Bakteria będzie. Natura bakterii będzie taka sama. Natura gwiazdy będzie taka sama. Ona wygaśnie, czyli trochę się zmieni jej kształt, ale jej natura pozostanie taka sama. Natura galaktyki będzie taka sama za milion lat. Natomiast natura ludzka od ostatnich 5 milionów lat zmieniła się w taki sposób, że po prostu nie bylibyśmy sobie w stanie tego wyobrazić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasi przodkowie schodzili gdzieś z drzewa w Kenii i nie bardzo tak się rozglądali niepewnie, czy w ogóle gdzieś iść, czy nie iść. Tysonik, hej, witaj, miło Cię widzieć. Wiesz, no tak. Każdy z nas to lubi, chłopów nie, ale żeby się afiszować, to wiesz. Dobra. W każdym razie, czyli schodziliśmy z tych drzew. Tysonik 112. Że to jesteś fajny gość taki, nie? Znaczy, słuchaj, to nie jest znak Mercedesa, to jest pacywka, symbol pokoju, hipisowski symbol pokoju.
od lat 60. Według legendy hipisowskiej ten znak został narysowany przez umierającą w szpitalu w Hiroshimie dziewczynkę, umierała na białaczkę po wybuchu bomby atomowej. I po prostu w ostatnim momencie swojego życia jeszcze narysowała to koło i lecącego żurawia. Po to, żeby... O, Tysonik! I słuchajcie, w każdym razie oni... O, Gruber, hej, witaj! Skąd się wzięli na tym drzewie? Wiesz co, Chris? Na tym drzewie weszli na to drzewo jeszcze jako małpy. Natomiast schodząc już byli hominidami. No, pozdrawiam cię, Gruber, ale to mam nadzieję, że nic złego ci nie jest. No, tak. Dzięki, Gruber, za róże, ale słuchajcie, aha, właśnie, bo chciałem wam powiedzieć, jeżeli chcecie coś tam wysyłać, bo ja was zawsze odsyłam do tej dziewczynki, czyli do Dobrej Dziejki na live'a, żeby Dana 45, miło cię widzieć, fajnie, no oczywiście jestem po stronie Ukrainy, tylko chciałbym, żebyście się rozwinęli intelektualnie i zamiast mówić sława Ukrainie, żebyście szli w stronę postępu, innowacyjności. Tak, jestem hipisem. O, z Pacanowa. Tak. A wiesz, że byłem w Pacanowie? Tam na rynku i tam Koziołek Matołek nawet ma swój pomnik. Goddess Neptune. Hej, peace and love, Goddess Neptune. W każdym razie. Coś ty, kurde, byłeś, miałeś taki wypadek? Oż kurde, ale mam nadzieję, że cię nie połamało strasznie. Cholera, to wjechałeś pewnie, albo na ciebie najechał. Kurde, przykro mi, no popatrz się. Kasia dzisiaj nic nie mówiła, że... Ale to ona tylko tak na moment weszła na ten, na live'a, no. Bo z nią rozmawiałem niedawno. O kurde, no to przykro, no cholera. Mam nadzieję, że ten, że wszystko będzie dobrze, bo... Kurczę, no popatrz się, no takie, tak to przykre, przykre, no. Bardzo ci współczuję, ale... A, nie, no to skończyłem, to ona narysowała pacyfkę i umarła, ale pamiętaj, Hanna, to jest legenda hipisowska. Tysonik, ja ci... Słuchaj, ty wyobraź sobie, że my hipisi kochamy ciebie też, Tysonik 112. Niezależnie od tego, co napiszesz. Gdybyś przyszedł do mnie i chciałbyś mi dać mordę, powiem ci szczerze, wtedy musiałbym zrewidować mój pacyfizm albo przynajmniej w pewien sposób go, jakby to powiedzieć, chwilowo zawiesić. Natomiast generalnie każdy... Taka natura, że każdy myśli o sobie i każdy chce być kimś ważnym. Pieron jasny. Słuchaj, pięknie, dzięki, o widzisz. Tysonik, nie, kochamy również, no, ciebie też kochamy, my hipisi kochamy cały świat. Pieronie jasne, czyli tak, czekaj, ty jesteś Tomem, nie, zaraz napisałeś mi, popatrz, zapomniałem, jak masz na imię, cholera. Zaraz. Popatrz się, widzisz. Cholera, no popatrz. A wiesz co? Przepraszam cię. Ja kurde właśnie. No bo się ogoliłem właśnie. Wiesz co? No wiesz, no. Nie jest wykluczone, to przecież ja nie twierdzę. A ja w każdym razie nie myśl sobie, że... Gruber sąd i słownik zgubiłeś. No, popatrz się. Może. O kurczę, to no, przykre. Berkut 82. W każdym razie, dobra, wracając do tej dziewczynki. Aha, nie, przepraszam. Nie, nie jestem Ryanem. Zaraz, jeszcze było to. On we drzwi i obrót i w płot wyładowałem w ogrodzie. O kurczę. W drzwi uderzył i obrót w płot i wylądowałem w ogrodzie. Kurde. Ale żeś, no to
To przykre, przykre. Kurczę, no. Cholera, ale co, połamane masz coś, czy tylko poobijany jesteś? Mam nadzieję, że... Słuchaj, właśnie, Pieron Janisty. Widzisz, kurde, powiedziałeś, jak masz na imię, ale chyba Tadeusz, tak? Albo nie pamiętam. Ale teraz tak, taka natura, że każdy myśli o sobie i każdy chce być kimś ważniejszym. I właśnie, Pieronie Jasny, tu mamy odpowiedź. Między innymi tu, generalnie socjologia to jest... tak, bo no, ale no widzisz, bo ja już starszy człowiek jestem i tę pamięć krótkotrwałą mam dosyć słabo. Ale dzięki za to pytanie. Słuchaj, każdy myśli o sobie, każdy chce być ważniejszy. To jest właśnie Tysonik, jesteś kurde fajny, fajny gość, albo tam dziewczyna, nie wiem. Czemu mnie wysycha? Dobry jest, dobry. Powiem wam, Tysonik jest, kurde, zaangażowany chłopaczyna, nie? I to mi się podoba, aktywność. Słuchaj, Tysonik, nie wiem, czy wiesz, bo ty sobie tak dobrze się tu bawisz, ale jak wszedłeś na mój live, to niestety już jesteś zainfekowany anarchizmem pacyfistycznym. I nawet za 20, za 30 lat to się w tobie odezwie, więc pisz, co chcesz. Ty już i tak przepadłeś. Nie, wiesz co, Goddess Neptune? Nie, bo wiesz co, ja jestem, to jest live absolutnie poobijany, no to kurde, ale wiesz, no to samochód to chyba miałeś ubezpieczony, to ci tam coś, mam nadzieję, że to jego wina, nie twoja, no bo wtedy będziesz płacił większe odszkodowanie, te większe składki, nie? Natomiast odszkodowanie na pewno dostaniesz, no. Kurde, to ci współczuję, no. Słuchajcie, wracając, właśnie ten, kurczę, przepraszam, no popatrzcie, ten Pieron Niejasny. To nie jest natura. Wiecie co? No, kurde, ja wam tego nie powiem w kilka sekund, bo tak naprawdę i tak myśmy odbiegli od głównego tematu, ale to fajnie. Ja się cieszę, że takie dyskusje się wywiązują. Więc pamiętajmy, właśnie instytucje powodują, że nasza natura, taka jaka jest, zostaje ograniczona. I na przykład coś... My jesteśmy taką chmurą i ta instytucja bierze z nas ten kawałek i tego kawałka używa, a te pozostałe odcina, odrzuca. I wtedy one w naszym mózgu, kiedy my na przykład idziemy do szkoły, ja stałem nawet w ruchu drogowym, kurde, on w ciebie wjechał, po prostu stałeś na poboczu. O kurcze, to ajajaj, kurde, aż sobie, wiesz co, jak sobie to wyobraziłem w ogóle, to i wrzucił cię do tego, do jakiegoś ogródka, czy aż sobie, wiesz co, jak sobie to wyobraziłem w ogóle, to i wrzucił cię do tego, do jakiegoś ogródka, czy no toż przykre, cholera. Powiem ci, że no, ale no to słuchaj, ważne, że kurde, ważne, że wszystko się dobrze skończyło. Jak jesteś tylko poobijany, to będzie dobrze. Także, a auto to się tam, wiesz, na pewno z odszkodowania coś. Jeżeli masz dobrą polisę, to zresztą jakąkolwiek byś nie miał, to jak masz odszkodowanie, to teraz już takie są firmy jeszcze takie dodatkowe, że ubezpieczyciel stara się w miarę dobrze, no to widzisz. O, no to dobrze, to się cieszę, grube, kurde, bo no widzisz, mogło być gorzej, mogło być dużo gorzej. Dobra, odpowiadając jeszcze właśnie Pieron Niejasny, czyli tutaj my tworzymy cywilizację. To nie jest tak, że pojedynczy człowiek, oczywiście pojedynczy człowiek ma swoją naturę, natomiast, a no to widzisz, no to najważniejsze. To, kurde, jak możesz jeździć autem, to kurde, to spoko. Tylko teraz musisz mieć, ale to dostaniesz zastępcze auto, także no. Tysonik 112, o widzisz, nie boisz się zainfekowania rewolucją anarchistyczną, pacyfistyczną. No to trudno, no to jesteś już nasz, więc niezależnie co napiszesz, jesteś nasz. To zarawanie. Czy zna pan eksperyment Myśli Raj?
Dokładnie, myszy nie mają instytucji, a co więcej, pamiętaj, że myszy to są istoty, które, jakby to powiedzieć, nie posiadają systemu autoreferencyjnego. My ludzie posiadamy religię i całą masę psów ludzie wieszają na religii. Natomiast pamiętajmy, że religia jest systemem autoreferencyjnym. Czyli to, że ja, tak jak ja mówiłem, idę z kumplem w 70 chyba trzecim roku ulicą, jestem daleko od domu, myślę o tym, że chciałbym mieć w kieszeni telefon. I bo taką samą funkcję jak religia później zaczęło pełnić literatura, a zwłaszcza literatura science fiction. I te koncepcje o tym, że ja mogę mieć telefon, ja je po prostu wyczytałem. Ja je wyczytałem. Czyli to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem. Jesteśmy społeczeństwem i ktoś tam napisał jakąś książkę, ktoś inny dołożył coś jeszcze. Byli ludzie, którzy, jeśli idzie tak, o mysią utopię znam, dokładnie znam, tylko tak jak ci mówię, w mysiej utopii mamy do czynienia z myszami. Myszy nie posiadają właśnie systemu autoreferencyjnego, dlatego nie są w stanie tworzyć instytucji, bo ja tego, słuchajcie, ja o tym mówię, tak naprawdę to, co ja chcę wam powiedzieć, to jest, to niestety, to nie jest proste, bo powiem wam tak, przychodzą czasami widuje, objawiają się ludzie, różni ludzie przychodzą, ostatnio takim objawieniem był Kukiz i oni mówią tak, słuchajcie, obalimy system, zmienimy system, to jest proste. Pierwszy punkt jowy, drugi punkt coś tam, trzeci punkt coś tam i tyle. I to jest proste, my to zrobimy, my obalimy system, pójdziecie za nami. I ja byłem jednym z tych kilkuset tysięcy frajerów, chociaż powiem szczerze, ja byłem frajerem uczestniczącym i tak naprawdę nie brałem takiego, czyli nie kandydowałem, po prostu rozdawałem ulotki, tam chodziłem, pomagałem rozstawiać stoliki, takie rzeczy, nie, rozmawiać z ludźmi, agitować. Natomiast powiem wam, byli ludzie, którzy się w to zaangażowali, tylko pamiętajcie, jeżeli ktoś wam mówi, że za pomocą bardzo prostych rzeczy, za pomocą trzech, czterech spraw zmienimy coś, bo na przykład nie będziemy się szczepić i cały świat będzie piękniejszy i pójdziemy do nieba wszyscy, tylko dlatego, że nie będziemy się szczepić. Albo uwierzymy w płaską ziemię i na piechotę dojdziemy do gwiazdozbioru Andromedy. To też się nie uda. Słuchajcie, żeby zrobić cokolwiek, trzeba, no niestety, włożyć w to masę wysiłku. Jeżeli ktoś chce grać w piłkę, po prostu grać w piłkę na bardzo dobrym poziomie, nie mówię o Lewandowskim, ale takim, żeby wejść do pierwszej ligi, to on musi, to nie jest tak, że on pójdzie i powie sobie trzy zdania i potem już jest super piłkarzem, albo obejrzy trzy programy w telewizji. Nie, tam trzeba włożyć całą masę roboty. I tak samo jak dzisiaj mi zadajecie takie pytanie, to powiem wam, ale tak, bo hierarchia społeczna wiąże się z tym, że oczywiście, ale one też miały bardzo ciekawe taką konsumpcję stontacyjną, czyli głównie zajmowały się dbaniem o własne futerko, o prezentację, natomiast ich relacje społeczne były bardzo, bardzo złe, właśnie dlatego, że one osiągnęły optymalny, to znaczy miały, nie miały swojego celu. O właśnie, widzisz, w ten sposób. Bo myszy w naturze mają taki cel. Muszą przeżyć we wrogim środowisku i muszą zdobyć pożywienie. I tutaj te dwa cele zostały im odebrane. Myszy nie miały innych celów. I dlatego myszy... Nie, to nie jest natura ludzka, to jest natura myszy, natura psów, natura bakterii, natura homarów, natura nawet, natura księżyca, galaktyki, czy natura jakichś tam fragmentów wszechświata. Natomiast natura ludzka jest, człowiek jest systemem, myśli pan, że relacje ludzkie dzisiaj są dobre? Wiesz co, nie są złe, natomiast trzeba je usprawniać i trzeba je
Właśnie, i tutaj powiem ci tak, pieronie jasny, ja to powtarzam na wszystkich live'ach, więc powiem znowu dzisiaj. Natura, te relacje międzyludzkie są złe dlatego, że są nadmiernie oparte o właśnie biurokratyczny sposób oglądu rzeczywistości. A biurokratyczny sposób oglądu rzeczywistości jest oparty o gramatykę liniową, ale jest też, poczytaj sobie w takim razie, skoro czytałeś o Mysiej Utopii, poczytaj sobie wobec tego o koncepcji. Myślę, że osobiste się coraz bardziej rozmywają. Dokładnie Godes, Neptun, ale to jest dlatego, tak jak mówię, że zaczynamy stosować gramatykę liniową, zaczynamy stosować teorię gier. Tak, owszem, bardzo się psują i świetnie, ale widzisz, popatrz się, widzisz, świetnie to napisałeś, pieron jaśnisty, czyli co zrobiłeś? Zastosowałeś autoreferencję, czyli porównałeś coś do czegoś. Porównałeś na przykład stosunki międzyludzkie w latach powiedzmy 80. XX wieku ze stosunkami ludzkimi w latach 20. XXI wieku. Natomiast, żeby porównać coś takiego, to znaczy, że twój taki, jakby to powiedzieć, twoje twój krytycyzm wobec tego wziął się z zaobserwowania, że coś jest nie tak, z pewnej obserwacji rzeczywistości, którą dokonałeś w oparciu na przykład o to, że bardzo dużo ludzi ostatnio krytykuje istniejący stan rzeczy i krytykując ten stan rzeczy poszukują jakichś odpowiedzi, dlaczego tak jest. I najczęściej tymi odpowiedziami może być koncepcja, dajmy na to, jakichś iluminatów, masonów, Żydów, szczepionek, czyli te koncepcje, które są tuż obok nas, w najbliżej pokazującym się otoczeniu takiego życia codziennego. Tylko że właśnie większość ludzi, którzy są tak zwanymi antysystemowcami, zatrzymują się na tym miejscu i tyle. I wszystkie swoje koncepcje opierają na przykład o to, że jeżeli byśmy się nie szczepili, to wtedy byśmy żyli długo i szczęśliwie. Albo gdybyśmy pozbyli się Żydów albo masonów, to wtedy żylibyśmy długo i szczęśliwie i byłoby nam lepiej w systemie społecznym. Natomiast problem. Tutaj Sonik, kurde, naprawdę się nie boisz anarchizmu pacyfistycznego i tak sobie tak tu wchodzisz? To cię podziwiam. No i super, bo wiem, że dzięki temu, że tu jesteś, będziesz prawdziwym bojownikiem pacyfizmu. To takie. Nie, to taki żart oczywiście. Pacyfiści nie walczą. Pacyfiści myślą i, że tak powiem, tak, pewnie tak. Ale to nic, bo wiesz, Godes, Neptun, wyobraź sobie, że za 20 lat, jak mnie już nie będzie na tym świecie, on sobie przypomni o tym wszystkim i on sam zacznie czytać i zacznie sam brać udział w właśnie tworzeniu zaawansowanej cywilizacji kosmicznej. Więc to jest tak, że no, tu u mnie jest niebezpiecznie. No po prostu wchodzicie na własne ryzyko. Możecie zostać zainfekowani koncepcją anarchizmu pacyfistycznego. Dobra, ale słuchajcie, bo tu fajnie, a kurde, teraz jeszcze, o właśnie. Idea norm jako formy kapitału po raz pierwszy pojawia się u Homansa. On pisze tak. Kod moralny, zwłaszcza podtrzymujący zaufanie między ludźmi, dobrze ugruntowane przekonanie, że inni nas nie zawiodą dla osobistego, doraźnego interesu. Czyli widzicie, tu pisze, tu nam, widzisz, pieronie jasny, powiedziałeś, że stosunki ludzkie są coraz gorsze. Ale tu mamy właśnie ten kod moralny. Czyli ten kod moralny, to znaczy tak, chociaż nie wiem, ten tydzień będzie dla mnie ciężki, ale nawet jeżeli bym w tym tygodniu co będzie nie robił,
to i tak później już robię codziennie, ale w soboty robię o 18, a tak normalnie robię po 20. I tak przez 2 godziny mniej więcej, nie? Ja teraz będę, powiem wam tak, ja się myślałem, że to będzie szybki live, ale powiem wam tak, widzę, że cykaty ZDN, pedale, cykaty, o, Tysoni, pan robi, tak, powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, jeżeli ktoś mi zadaje jakieś pytanie, bo pamiętajcie, ja mógłbym sobie te książki czytać sam, natomiast postanowiłem, że chcę się z wami podzielić, bo pamiętajcie, że nie trzeba mieć... Ja jestem magistrem socjologii i mam skończone studia doktoranckie, ale nie zrobiłem doktoratu, bo odrzucili moją koncepcję, bo mówiłem o rozkradaniu funduszy publicznych, więc po prostu nie chcą mnie tam, dlatego przyszedłem na TikToka i tu będę mówił o rozkradaniu funduszy publicznych. Natomiast... O, Paweł, hej, peace and love. W każdym razie tutaj, jeżeli wy mi zadajecie pytanie, pamiętajcie, ja tak naprawdę, bo ja pracuję nad socjologią złodziejstwa. Socjologia złodziejstwa to jest nowa dziedzina socjologii. Dziedzina socjologii. Akademicka socjologia nie chce mieć z tym nic wspólnego, bo pamiętajmy, akademicy są zakotwiczeni wewnątrz systemu społecznego. Oni należą do elity, a pamiętajmy, że elita to nie tylko profesorowie akademiccy, ale to również prezydent miasta, radni, to biznesmeni, lokalni biznesmeni, to przedstawiciele w ogóle jakiegoś wojskowi lokalni, czyli tak naprawdę elita światowa zawsze, to znaczy ja za, wiesz co, ja za tak koło 19, przed 20 będę kończył dzisiaj, natomiast jutro prawdopodobnie o 20 zrobię live'a i później normalnie we wszystkie dni oprócz soboty robię o 20, a w sobotę o 18. Szczyny. Słuchaj, Tysonik, powiem ci szczerze. Pytasz, czy lubię? Nie specjalnie lubię, ale w historii mojej aktywności zawodowej spędziłem pewien czas na wioskach, są takie miejsca, które się nazywają szambo i tam się podjeżdża traktorem raz na 3 miesiące, to są ścieki z domów i dzięki i później brałem udział właśnie w opróżnianiu tego szamba. No, ale nie, to nie był fascynujący zapach, ale pamiętaj, jeżeli coś cię fascynuje, to możesz zawsze szukać drogi do realizacji. Dobra, czyli słuchajcie, kod moralny, czyli podtrzymujący zaufanie między ludźmi. Pamiętajmy, jeżeli mówimy o zepsuciu się, tak, dokładnie. Ja powiem wam, że tacy ludzie jak Tysonik są potrzebni w systemie społecznym i to też jest, ale oczywiście bywają uciążliwi. Bywają uciążliwi, ale Tysonik, Pan Bóg Cię kocha, więc my też Ciebie kochamy. No. Jeszcze dochodzi rozszczepienie osobowości. Jak to tak, dokładnie. No. Tak, no bo on najpierw mówi, że ja jestem cwelem, a potem mówi, że jestem homofobem. A teraz mówi, że jestem kurwą, jest dobry. Dobry jest. Czekajcie, bo... Dwupak? O kurczę, nie wiem, kto to jest Dwupak, ale sprawdźmy. Słuchajcie, bo ja za chwilę i tak będę kończył. Powiem wam niewiele dzisiaj. No może... Halo. Hej, Dwupak. Cześć, dzień dobry. Słyszysz mnie? Słyszę, ale pana zacina. O.
Co ciekawego mówisz? No ja mam Tak? pytanie do pana. Halo? Co ciekawego No, ja chciał? mam pytanie do pana. Tak, słucham. Kiedy chuju zgolisz włosy? Aha, to jest pytanie dwupak. Ono nie Tak. A ma jakiś inny. Słucham? Zacina pana. Nie kurwa, jak skrzynia w brzuchu, dziad jeban. Hipster kurwa. Bronowice Zamojska. Słuchajcie, miło poznać. Witaj Aniu. Cieszę się, że kupiłaś trochę książek. Jest super dziewczyna. Nie wiem, mój kostium dobry za kilka dni dopiero. Nad nim pracuję, bo niestety muszę przyznać, no, pamiętajmy, że hippie bikini nie jest jeszcze produktem, który jest do sprzedania. Spółdzielnia, która to będzie robić, jeszcze nie ma, więc tak naprawdę jest absolutny prototyp, a te, które miałem, to one były robione, jakby to powiedzieć, konkretnych klientów. Ale słuchaj, powiem taką rzecz. Chciałem użyć tych rzeczy, które miałem, jakieś tam dolary i kurde, okazuje się, że to, dlatego mówię, nie chcę mi, bo oni, jak chciałem zrobić w ogóle jakieś to oni mi powiedzieli, że trzeba to gdzieś przenieść przez użyć tego. Widzisz, no to dobrodziejka. Wiesz co, jest takie zachowanie, słuchaj, to są młodzi ludzie. Muszę wam przyznać, posłuchajcie, 60 lat i wyglądam jak, wyglądam, że tak jakbym był mądry, nie? Ale powiem wam, jak miałem 16 lat, to też byłem walnięty na rozum, bo to jest przywilej młodości, bycie walniętym gdzieś tam. I słuchajcie, i jeszcze wam powiem, no niestety, jest też taki problem, że część z nich część z nich napyta sobie bardzo dużej biedy, część z nich zginie. Tak, Aniu, niewychowani, ale wiesz, no, tak jak mówię, ja tu mam live'a anarchistycznego, ja was przepraszam za nich, ale dla mnie ich zachowanie to jest takie sobie, nie? Mam to gdzieś. Natomiast jedyne, co mi sprawia przykrość, to, że was to boli, ale chciałbym was też przyzwyczaić do tego, że tak wygląda rzeczywistość. Ja miałem takiego Ukraińca, nie? I on, jak coś tam czasem były jakieś takie sprawy trudne, to on mawiał tak, ale to jest życie, tak po ukraińsku. Tak, dokładnie, wiesz co, ale oni testują granice, wiesz co, oni testują granice TikToka, to są młodzi ludzie, faktem jest, że bycie chamem jest dzisiaj, że tak powiem, trendy. Tak, oczywiście, anarchiści chcą, żeby ludzie byli kulturalni, uprzejmi i żeby byli wobec siebie szczerzy, mówili sobie prawdę. Tysonik. No widzisz, ale słuchajcie, i powiem wam tak, na przykład tak, dokładnie. Ale właśnie chciałbym też, o widzicie, chciałbym was prosić i to będzie fajne ćwiczenie takie wspólne, bo ja jako anarchista powiedziałem wam, że nie blokuję nikogo. I może się zdarzyć tak, że takich tajsoników przyjdzie 20 i będą mi pisać takie rzeczy. I teraz jest właśnie taka komunikacyjne ćwiczenie. Kosecki opowiada o sprzężeniu zwrotnym komunikacyjnym, kiedy mamy nadawcę, komunikat, odbiorcę i komunikat zwrotny.
I posłuchajcie, w każdym stadium, czyli mamy cztery momenty, kiedy komunikat jest, że tak powiem, jest w dynamicznym jakimś stanie, czyli ten stan, kiedy go generujemy, stan, kiedy go przekazujemy, stan, kiedy przetwarza go odbiorca i stan, kiedy ten komunikat do nas powraca. I Kosecki, nie, właśnie dlatego ci tłumaczę. Kosecki opowiada, że na każdym z tych czterech stanów komunikacyjnych mamy szum informacyjny i to jest takie ćwiczenie, nauczyli Tysonika, możemy go kochać jako człowieka, wystarczy go ignorować. Ignoruje. Wiem, ja tu mam Sonik tu przycel. Możliwe, że anarchizm, mam usunąć tej z live'a. Jeżeli kod ma nie, że ja mówię, ponieważ jest zdenerwowana. Ponieważ i Pieron nie w stanie ważni, mogę o kurcie. Ignoruję, ale panu przeszkadza. Ale zignorujemy go. Zanuszę tego. Powiem wam tak. W ogóle Piotr, to mi się spodobał twój tekst. Chciałbym jeszcze z tobą pogadać. Robię live'y. Tak, w sobotę był o 8 czasta, ale w tygodniu, jutro inny dzień, to tak jest. Czasami może być nawet dużo, dużo po 20, wtedy on będzie po prostu dłużej. Bo ja tu mam ojca, a teraz przyjeżdża, miał urwanie głowy przez tydzień. Okej, witaj, peace and love, miło cię widzieć. Słuchajcie, i z tym, a ja i tak już nie dużo mi zostało tej później następne. Czyli słuchajcie, przypomnę wam, instytucja jako forma kapitału, wam ten neoinstytucjonalizm jest właśnie zrobi z tą teorią. I super, Aniu, jeżeli go ignorujesz, to teraz super. Neoinstytucjonalizm też, znaczy generalnie każda z tych dziewięciu teorii socjologii jest też, można służyć opowiadania o właśnie systemowości. Natomiast neoinstytucjonalizm jako taki i neoinstytucjonalizm jest też mocno spokrewniony z teorią systemów. Pamiętajmy, że instytucje są inaczej systemy. Kiedyś w przyszłości, powiem wam, nie mogę z tego cytatu, Mann napisał, że fakty
na to, że ludzie nie są częścią systemów, są ich środkiem, czyli tak naprawdę instytucje i systemy tworzymy, to my. Więc jeżeli chcemy, to po prostu stwórzmy system lepszy od tego, powiedzmy, uklepanego z gówna i on sam z siebie przestanie, słuchajcie, tak jak kiedyś były taśmy magnetofonowe, kasety, potem były, jak to nie działa, to znaczy nie działa internet i nie działa, ale anarchia działa jak najbardziej, tylko anarchizm, pamiętaj, przepraszam, Olisa Bebe, anarchizm nie jest rzecz rzeczywistości. Kierunkiem rozwoju systemu społecznego, kierunkiem systemu wstąpi system nam przez Klaus Schwaba, przez tego, pisał książki, co omawiałem, cholera, ten Żyd. Kurczę, no popatrzcie, sklep, no pamiętacie da takiego, miałem Homo Deus i te, kurczę, jak on się, Harari, oni chcą nas zaoferować, w którym on nami, naszymi panami, a my sobie nie utworzymy system, w którym my będziemy wzmocnieni się wspólnie, szanującymi się braćmi tworzącymi zaawansowaną cywilizację kosmiczną. I dzięki temu oni odpadną tak jak kiedyś Neandertalczycy. I rzeczywiście dojdzie do depopulacji, tylko że ta depopulacja będzie zupełnie inna, niż oni sobie wyobrażają. Pawle, hej, hej, wprawdzie zaraz kończę, ale i tak miło Cię widzieć, nawet jak wpadniesz na, tylko na chwilę. Was kocham. Tutaj taką małą grupką, która, że tak powiem, miejmy, będzie dążyć do pewnego, który sobie wyznaczymy. A ja tam tylko pamiętajcie, to powiadam, to jest ogólnie dostępne. To dobra, ale tak na chwilę, bo wiesz, bo ja za chwilę będę kończył, ale to musisz zrobić, to musisz mnie poprosić, takie coś i wcisnąć i ten, i o, jak się nazywa, o tutaj na dole, bo tak to, o zaraz, coś przeszło, moment, o jest, dobra, tak. O. Halo. Kurde. Niby zaprosiłem, ale... O się, dobra, super. Hej, witam. O, słyszę, nie wiem, jak inni. Bo wie pan, po co ja tutaj przyszedłem do trochę pana. Cicho. Dzień dobry. Wie pan, po co ja tutaj przyszedłem do pana, nie? Mówiłem panu, że chcę publicznie tutaj przeprosić Ankę. A, kurczę, dobrze. No to jeżeli ja chcesz, to, bo ja co, ja tak, to... coś mówiłeś. No. Tylko to już było parę dni temu, tak, tak. No i ja tutaj właśnie chcę przeprosić Ankę publicznie. No to super. No to Aniu, tutaj za moje błędy. Tak, Anka tu jest i słyszy wszystko. Ja mam coś z internetem, nie wiem co, kurde, ale mam coś... Dobra, to super. To ja myślę... No to super. No to tyle. No to w takim razie ja już i tak będę kończył. Tak, super. Trzymaj się, no. Okay, dobra. Słuchajcie, Aniu, no to dostać przeprosiny. Ja nie będę włączyć. Mam nadzieję, że... musi włączyć. O, widzisz. Spoko, Paweł. No.
Musimy pan wyłączyć, bo ja nie wiem, Dobra. jak wyjść z tego. O. No to ja teraz jeszcze na koniec. Dobra, już tam. Dobra, ja też nie umiem, ale ja teraz i tak będę kończył. Wyłączony jeszcze, no. Słuchajcie, na koniec wam czytam kanoniczne systemów. Krzanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga środowiska nienależącego. Dlatego też żadnej słowej nie można zrozumieć odniesienia do środowiska. I słuchajcie, i tym kanonicznym tekstem z Niklasa 15 strony funkcji religii. Tak. No, trzymajcie się pisanego wieczornego, miłej soboty i do usłyszenia prawdopodobnie jutro, ale gdyby mnie nie było przez ten tydzień najbliższy, bo będę miał straszne urwanie głowy, to za tydzień już miał spokojne live'y, ale może mi się uda, czyli zawsze tak gdzieś po 20, jeżeli miałbym mieć live'a. Hej, trzymajcie się. Pa, pa. Do widzenia.